Francuzi mi powołują agencję do spraw walki z dezinformacją. Francja, we wrześniu będzie utworzona agencja do spraw walki z dezinformacją. We Francji powstanie we wrześniu agencja do spraw walki z dezinformacją. Zadaniem tej nowej instytucji będzie udaremnianie zagranicznych prób destabilizacji kraju, poinformował w środę sekretarz generalny obrony i bezpieczeństwa narodowego SGDSN, Stephane Bouillon. Nowa agencja powołana przy SGDSN będzie zatrudniać 60 osób, które będą pracować na tzw. otwartych źródłach, czyli dostępnych opinii publicznej, oświadczył Bouillon podczas przesłuchania przed Komisją Obrony Zgromadzenia Narodowego, niższej Izby Parlamentu. To nie jest kwestia wywiadu, interesuje nas to, co staje się pandemią na poziomie informacyjnym, i czy pochodzi z obcego państwa lub zagranicznej organizacji, która ma na celu destabilizację państwa na poziomie politycznym, podkreślił Bouillon. Naszym celem jest jak najszybsze wykrycie dezinformacji i możliwość zgłoszenia jej źródła. Gdy las spłonie, jest to smutne, ale jest już za późno, podsumował szef SGDSN. Kilka kampanii wyborczych będzie w najbliższych miesiącach przedmiotem szczególnej uwagi agencji, m.in. wybory parlamentarne w Niemczech pod koniec września, aby móc się od nich uczyć, jak ujął Bouillon. Francja przygotowuje się do wyborów prezydenckich za rok, a próby ingerowania w przeszłości w sondaże, podobnie jak w kampanii Iwusa, zostały udowodnione przez służby obu państw. Referendum w sprawie samostanowienia 12 grudnia na francuskim archipelagu Nowej Kaledonii będzie również przedmiotem badań agencji. Będzie to okazja, aby zobaczyć, czy nie ma państw, które są zainteresowane wynikiem głosowania w kierunku, który niekoniecznie byłby tym, za którym opowiedzieliby się sami Kaledończycy, zapowiedział Bouillon. Działanie agencji będzie kontrolowane przez Komitet do Spraw Etyki i Nauki oraz członków Rady Stanu i Najwyższej Rady Audiowizualnej CSA. SGDSN, Sekretariat Generalny do Spraw Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa, jest organem międzyresortowym przy premierze Francji.